Cześć, witajcie. Dzisiaj jadę w pewne ciekawe miejsce. I dlatego postanowiłam nagrać taki film, coś w rodzaju vloga. I ja się kończę pakować i zaraz wychodzimy. Historia jest w ogóle taka, że w sobotę byliśmy na weselu i tuż przed wyjazdem do Panny Młodej siadamy do samochodu i zepsuł się nam nasz samochód. A więc zarówno w sobotę na ślubie, jak i dzisiaj jedziemy samochodem pożyczonym, bo nasz jest już u mechanika. Co się konkretnie zepsuło? No coś tam kierownica przestała skręcać i można jechać tylko i wyłącznie prosto. No i tyle, no mam nadzieję, że jakoś dojedziemy tym oto mniejszym samochodem. I do zobaczenia później. Dobra, widać mnie? Okej, słuchajcie, więc już dojechaliśmy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchajcie, od rana kręcę ten filmik i jeszcze nie powiedziałam, gdzie jedziemy, a już dojechaliśmy. Jesteśmy na parkingu, jak widzicie, sporo samochodów jest. Nawet się zdziwiłam, że są tu jacyś ludzie, bo myślałam, że będziemy sami. Jesteśmy nieopodal kolorowych jeziorek. Jest to ponoć jedno z najładniejszych miejsc Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Zaraz się o tym przekonamy. Chodźcie ze mną. Kolorowe jeziorka są położone na Dolnym Śląsku w powiecie kamiennogórskim. Aby tu trafić, musicie wpisać sobie po prostu w nawigację miejscowość Wieściszowice. I gdy jesteście już w tej miejscowości, po prostu podążajcie za licznie ustanowionymi znakami prowadzącymi do jeziorek. Myślę, że wszystko jest dobrze oznaczone, więc traficie tu bez problemu. Okej, słuchajcie, generalnie jeziorka są cztery. Doszłam już do pierwszego. Znajduje się ono dosłownie, no nie wiem, 50 metrów od bramy głównej do wejścia do parku. I powiem wam, że niestety to jeziorko wyschło. O, widzicie, wody jest ledwo na dnie, niestety. Ogólnie na tym terenie kiedyś znajdowała się kopalnia pirytu, więc nie jest to teren stworzony w 100% przez naturę. Była tutaj spora ingerencja człowieka. Na początku XX wieku kopalnia została zamknięta i w wyrobiskach kopalnianych pojawiła się woda. I w taki właśnie sposób powstały te kolorowe jeziorka. O wow, już to jest to jeziorko drugie. Mówię wam, podoba mi się tutaj bardzo. Zabarwienie wody w jeziorkach jest związane ze związkami chemicznymi, z jakich zbudowane jest dno jeziorek. I uwaga, purpurowe jeziorko, które ze względu na swój kształt podoba mi się najbardziej, to roztwór kwasu siarkowego, dlatego w upalne dni nie warto tam moczyć nóg. Oczywiście ogólnie jest zakaz kąpieli w tych jeziorkach, więc nie zabierajcie ze sobą strojów kąpielowych. No tu jest taka kałuża, to nie jest jeziorko. Ja sobie stoję tu, a to jest takie duże. Słuchajcie, ogólnie uważam, że teren jest tutaj genialny. Naprawdę wszystkie atrakcje, no takie wszystkie takie naturalne atrakcje są położone bardzo blisko siebie, co pod względem sesji fotograficznej, zdjęciowej, jeśli wybieralibyście się tutaj na jakiś plener fotograficzny, to jest po prostu genialne. Nie trzeba tracić czasu na przejścia do kolejnych elementów przyrodniczych, w których będzie się realizować sesję zdjęciową, bo wszystko jest naprawdę bardzo blisko położone. Wchodzimy do wnętrza groty. Jest ciemno, a tam już widzicie Michała. Do tego teren jest przepiękny i naprawdę bardzo urozmaicony, więc jeśli zajmujecie się fotografią hobbystycznie lub profesjonalnie, to naprawdę polecam wam to miejsce, właśnie ten teren kolorowych jeziorek. Myślę, że będziecie usatysfakcjonowani, bo możliwości do robienia zdjęć jest tu naprawdę bardzo wiele.
No i słuchajcie, gdzieś w tamtą stronę trzeba iść do Błękitnego Jeziorka, które też jest ponoć warte odwiedzenia, więc tam się właśnie wybieramy. Rusza się deska. Co widzicie za mną, to jest Błękitne Jeziorko. Nie wiem, czy to w aparacie dobrze widać, że ono jest rzeczywiście niebieskie. Ma piękny taki błękitny kolor. Błękitny czy lazurowy. Idzie się do niego jakieś 10-15 minut. Jednak krajobraz tutaj nie jest już tak spektakularny. Nie ma takich rozbudowanych formacji skalnych, jak przy tym purpurowym jeziorku. W każdym razie kolor ma bardzo ładny. W tamtą stronę prowadzi szlak na Wielką Kopę i Zielone Jeziorko, ale chyba już je sobie darujemy. Nagrywam to trzeci raz, bo za każdym razem zapomnę wcisnąć play. Dobra, więc tak, jeszcze chciałam powiedzieć Wam o tym obiektywie Sigma 15 mm, tak zwane rybie oko, o którym wspominałam wcześniej, że bardzo rzadko go używam. Wykorzystuję go do zdjęć panoramicznych, które ostatnio robię bardzo rzadko. I naprawdę ten obiektyw leżał nieużywany sporo miesięcy na półce. I teraz bardzo się cieszę, że go w końcu z półki ściągnęłam i go wzięłam dzisiaj, ponieważ ten teren tutaj idealnie nadaje się do nagrywania właśnie takim obiektywem szerokokątnym. I w ogóle mi nie przeszkadza ta deformacja, która powstaje na brzegach. Bardzo fajnie wygląda właśnie ten teren nagrywany tym obiektywem. No i generalnie taka ciekawostka z życia fotografa. No i my już sobie pomału wracamy z Błękitnego Jeziorka. Nie przeszliśmy całego terenu, ponieważ dość późno się wybraliśmy z domu i dłużej jechaliśmy niż zakładaliśmy, bo tak jak mówiłam wcześniej, chyba że na drogach jest spory ruch, ponieważ dzisiaj jest 31 października, czyli tuż przed Świętem Zmarłych i wszyscy ludzie jeżdżą na cmentarze i tak dalej. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wstęp tutaj na ten teren jest bezpłatny. Jedyne co, za co jest pobierana opłata, to po prostu za postój samochodu, czyli jest pobierana opłata parkingowa i za samochód osobowy zapłaciliśmy 10 zł. I to jest opłata na cały dzień. Okej, słuchajcie, my już wychodzimy z rejonu kolorowych jeziorek. Pomału wracamy do domu. Spędziliśmy tutaj niecałe 2 godziny. Nie przeszliśmy całego terenu, tak jak Wam powiedziałam wcześniej. Generalnie teren uważam za genialny jako miejsce do sesji plenerowych oraz jako po prostu miejsce, które warto odwiedzić na Dolnym Śląsku. Gorąco Wam je polecam. Ale to jeszcze nie koniec naszej wyprawy. Około 5 km od kolorowych jeziorek znajduje się browar Miedzianka. Zresztą miejscowość, w którym on się znajduje, także nazywa się Miedzianka. Jest to mały regionalny browar, w którym naprawdę robią smaczne piwa. My zrobiliśmy w nim małe zakupy i zdegustowaliśmy piwa w domu. Jednakże jeśli macie ochotę i więcej czasu, możecie zostać w browarze na dłużej, ponieważ oferują oni miejsca noclegowe. Znajduje się tam także restauracja, w której możecie coś zjeść oraz wypić to regionalne piwo na miejscu. I tak oto skończyliśmy ten intensywny dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnych filmach.